Bartku, nie bądź taki uległy, bo wiem, że Kamila czasem tak trzyma... A ja popieram Kamilę. Mocną ręką. Nie rób tego, nie rób tego, tego. I Bartek się zawsze zgadza i mówi, Bartku... Bo to nie. Jest kochany i wzór mężczyzna, mąż i każdy nie, powinien ja tak... Nie, ja się nie zgadzam. Ja każdy uważam, powinien, że powinien taki być jak Bartek. Mamy nadzieję, że się będzie słuchał. A resztę was nie interesuje. Tak. Jak się będzie słuchał, to będzie dobrze. Niech weźmie kielich w rękę swą i niech wypije do dna. Do dna. I'm 18 with a bullet. Got my finger. To nas był cichy. U nas był cichy. Pan zadaje pytania. Tak, my odpowiadamy. No pewnie, że tak. Dobrze. Bartek jest w porządku, chłopaszek widzę, także. Bartusia sobie owiń wokół palca i będzie git. Na pewno tak będzie. Będzie mógł odebrać telefon. Nie, może jakiś kruczek, żeby... Musi żeby... spełniać wszelkie jej zachcianki i kaprysy. I on tam już dobrze wie, na co ona jest uczulona. On już ją zna chyba. Już chyba swoje doświadczy. A było jakieś takie ich przeżycie wspólne, które... Tylko mu spójrzność. Jeszcze raz? Tylko mu spójrzność. Miłość definiowana jest różnie. Dla niektórych to są właśnie motyle w brzuchu i wielkie zachwyty. Dla niektórych to jest poczucie bezpieczeństwa, może przyzwyczajenie. Dla niektórych super przyjaźnie. Ale wiecie co? Jest jedna rzecz, która to wszystko łączy. To jest serce. Dobre serce. Którym trzeba się dzielić i przez pryzmat którego trzeba patrzeć na każde wydarzenie w życiu. Bo to jest coś stałego. Coś, co się nie zmieni.
wszystko wokół może płynąć. Może się zmieniać, może mogą być jakieś turbulencje. Mogą być zmiany nawet, na które nie macie totalnie wpływu. Ale jeżeli spojrzycie na siebie i na świat przez pryzmat dobrego serca, to koniec zawsze będzie przepiękny. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.